Jesteśmy po meczu na szczycie czwartej ligi. Ze mną kierownik portów lotniczych Grzegorz Wasong. Trudna przegrana. Chciałbym prosić o kilka słów o meczu. Przegrana, każda przegrana boli. Liczyliśmy się, że kiedyś przegramy ten mecz, ale nie w takim, w takiej sytuacji, jak teraz zaszła. No, mamy jakieś tam trochę jakieś tam nieporozumień z sędzią, który jest po pierwsze nie doliczył tego, czego powinien doliczyć, ale zobaczymy, jak to w regulaminie wygląda. Mecz super, brawo dla MPK za walkę, brawo dla moich chłopaków za podnieśli rękawice. I myślę, że będziemy dalej to robić, co robimy. Będziemy walczyć, ale mówię, no nie podobało nam się kilka takich zagrań, które nie powinno tutaj się wydarzyć. Na ten mecz na szczycie, jeśli tak w życiu go opisali, powinien być przez sędziów, którzy grają tutaj od początku, powiedzmy, w tej lidze i powinno to być na bardzo wysokim poziomie, jak było do tej pory. No, mecz od samego początku niósł ze sobą wiele emocji, a jakby jeśli chodzi o samą grę, no to MPK czterokrotnie wychodziło na prowadzenie. Wy za każdym prawie za każdym razem trzykrotnie byliście w stanie doprowadzić do wyrównania. Tym ostatnim razem się nie udało. I od czego zależało to, że nie byliście w stanie postawić tego kolejnego kroku, żeby wyjść na prowadzenie? Znaczy, no nie wchodziło nam to, co zawsze w każdym meczu, czyli nasza gra na ścianę, odegranie, obrót, strzał. Nie weszła cztery sytuacje, dwie poprzeczki, dwa słupki ze stałych fragmentów rzutów rożnych, co jest zawsze naszą mocną bronią, gdzie zdobywamy najwięcej bramek z tego. No w tym meczu niestety żadna nie weszła. Wszystko było z akcji albo po jakimś błędzie obrony albo bramkarza. Tak samo ta bramka, która wpadła na 4-3, to po błędzie zawodnik się pośliznął, no i wpadła bramka. Jakby nie było czegoś takiego, może by zakończyło się to sprawiedliwym remisem. No tak, wynik idzie w świat, walczymy dalej. Mam nadzieję, że w rewanżu to my pokażemy się z lepszej strony i przypieczętujemy mistrza czwartej ligi. No właśnie, do końca jeszcze, jeśli się nie mylę, trzy kolejki. Cały czas jest szansa na powrót na ten fotel lidera. Jak zapatrujecie się na najbliższe, na te ostatnie już mecze sezonu jesiennego? Znaczy, gramy dalej swoje, czyli zdobywamy to, co mamy zdobyć. 9 punktów przywozimy, czyli każdy mecz 3. Walka, czy wygramy 1-0, czy wygramy 10, czy 12, tak jak było do tej pory, nieważne. Dla nas 3 punkty i będziemy patrzeć się, czy gdzieś MPK się nie potknie, bo liczymy na to, że może gdzieś to jeszcze się potknął, że oni się zmobilizowali na ten mecz składem bardzo mocnym, bo widać, że bardzo mocnym. I mówię, brawo za nich, za grę i za wynik. Tak? Gratulacje dla moich chłopaków, naprawdę pociągnęli to, co mieli zrobić. Gdzieś tam nie wyszło, jedziemy dalej. Dziękuję ślicznie. Dzięki bardzo.